Wow, co za szokujące przeżycie. Nie wiedziałem, że tu jesteś. Pojawiłem się znikąd. Witamy w fabryce Neglina. Klimatyzacja właśnie zaczęła działać, więc jest taki bardzo przyjemny klimat, wiesz, taki biały dźwięk, który wchodzi lato, w nas. Lato to lato, no się wiesz, po prostu. Jeszcze przy teraźniejszych po prostu ociepleniu klimatu i tym, co dzieje się nad Odrą, to i tak cieszmy się, że pijemy wodę. To prawda, wielu ludzi nie może sobie pozwolić na to, żeby pić wodę. No to jest akurat, to już jest inna sprawa. Na przykład ludzie akwafobiczni. Są tacy? Tak. Chyba nie. Nie, to by było dobre, no. Spotykamy się dzisiaj z powodu Netflixa po części. Z powodu gier rodzinnych, o których nie możemy jeszcze mówić, bo dzisiaj jest, no, 18 sierpnia, tak, więc mamy chwilę. Embargo 2 tygodnie. To też musimy przenieść się w czasie, kiedy będziemy to nagrywać. Mm-hmm. Dopiero wtedy to puścić na live. Jasne. Taki jest mój plan. Dobra. Więc obejrzałem 6 odcinków z 8 mm-hmm. pierwszego sezonu. Czyli nie wiesz, jak się kończy. Nie wiem, jak się kończy właśnie. Więc to będzie dla mnie taki, wiesz... Rozumiem. Nie mogę nawet spoilować do końca. No tak, dokładnie, nie? No bo... I powiem ci szczerze, jakby moje takie pierwsze wrażenie na temat serialu, kiedy obejrzałem trailer, sam mm-hmm. trailer, bez niczego, bez żadnych dodatków i pierdół, był taki, że to może być straszna kupa. Mm-hmm. I tak się zastanawiam, czy też tak pomyślałeś, że to może być straszna kupa, kiedy dostałeś scenariusz i zobaczyłeś, no to jest coś tam, wiesz, relacje rodzinne, jakieś tam emocjonalne aha. kwestie, to jest takie pewnie, no będzie komedia romantyczna, nie? Aha. Ciekawe, czy jest Karolek, wiesz co, nie zastanawiałem się, no bo również jakby biorę pod uwagę zawsze obsadę i osoby, które jakby oprócz mnie będą brały udział w produkcji i takim pewnikiem i taką, powiedziałbym, jakby rzeczą, która zachęciła mnie również do wzięcia udziału w tym projekcie. Mhm. W pierwszej kolejności, by wiesz, była Eliza Rycembel, ale również Iza Kuna, Agnieszka Suchora, wiesz, Paweł DeLong, którego pamiętam jeszcze z czasu po prostu, jak rzucałem popcornem na Quo Vadis, więc ciekawe to było, żeby się, wiesz, z takim gościem spotkać, mhm. wiesz, Edyta Olszówka, więc jakby, czy Marcin Korcz, to jest bardzo dużo osób, które jakby, jeżeli słyszysz te nazwiska i wiesz, że one będą brały udział tak. z tobą w tej samej produkcji, no to jakby to cię zachęca. Rzeczywiście, wiesz, mówi się, że papier zniesie wszystko, tak. Więc te scenariusze, zastanawiałem się, jak uda się Łukaszowi Ostalskiemu i Mikołajowi Łebkowskiemu, czyli reżyserowi i operatorowi, ugryźć ten temat tych mhm. przejść 7 miesięcy wcześniej, 8 miesięcy, tak. wiesz, jakby jak to zostanie jakby ugryzione. I chłopcy dobrze to ugryźli również ze strony operatorskiej, bo mm-hmm. mnie się ten serial strasznie podoba w obrazku, wiesz, no nie mogę tak. zachwalać jakby samego siebie, chociaż bardzo bym chciał, no to mnie się ten, uważam, że on jest bardzo dobrze zrealizowany, ten serial, jest bardzo dobrze pomontowany i idzie się za tą historią, bo rzeczywiście było to trochę kontrowersyjne, no bo nigdy nie wiesz, jak zaczynasz jakiś projekt, czy to się uda, czy nie. No jakby możesz świetnie zagrać, a po prostu wszystko jest, cała reszta jest kupą, a tak. również możesz po prostu zagrać strasznie, a potem się jakby okazuje na montażu, że nie jest aż tak źle, nie, że nie ma wstydu, więc ja tutaj byłem też spokojny, bo wcześniej nie pracowałem z Łukaszem Ostalskim, jakby spoko się dogadaliśmy, on miał bardzo mm-hmm. fajny pomysł na ten serial, więc jakby wiesz, no od samego początku, no tym bardziej no, trochę nie możesz zaczynać pracy chyba nigdzie tak. z takim nastawieniem, że to chyba będzie kupa, tylko robisz wszystko, żeby to było po prostu zajebiste. Nie? Tak, i było naprawdę, w sensie, tak, może to zabrzmi dziwnie, ale ja byłem wkręcony w to, czy kto jest ojcem dziecka Elizy. Tak mówię, to jest takie nienaturalne dla mnie, bo ja zazwyczaj, wiesz, nie oglądam tego typu rzeczy. Nie dlatego, że to jest, wiesz, dziewczyński film, tylko to jest też taka bardzo zgrana płyta pod tytułem kto jest ojcem, wiesz, jakieś takie brazylijskie telenowele tak. i tak dalej. Ale to zostało tak poprowadzone w ciekawy sposób, tak interesujące, tak... Każdy odcinek kończył się takim cliffhangerem, nie? Czyli co tak. się stanie, jeśli ta rzecz jest związana z tym, jeżeli ta osoba przespała się z tą osobą, to ta osoba musiała się przespać z tą osobą. Wiesz co, tam scenariusz, który napisała pani Pilaszewska, rzeczywiście bardzo dobrze i te, jakby, wiesz, te cliffhangery nie zawsze w polskich produkcjach wychodzą tak, jakbyśmy chcieli, że rzeczywiście masz to jeszcze w szczególności na Netflixie, gdzie tam zostaje ci 15 sekund, zanim odpali się kolejny odcinek, no to tutaj ja miałem jakby, bo też widziałem już te 8 odcinków wcześniej, żeby się trochę przygotować do wywiadów, czy w ogóle tam, żeby wiedzieć, o czym mówię. To
to jest coś takiego, że chce ci się to dalej oglądać. Tak. W sensie masz takie kuźwa, jakby, czyli jeszcze tu i tu i tu, nie? Więc bardzo, bardzo, bardzo ciekawie to zostało zrealizowane. Jakby, i te cliffhangery mam wrażenie, że są na takim poziomie zachodnim. Są zachodnim. W ogóle cały serial jest taki bardzo zachodni. Jest. Jakby ja jestem z niego, jestem, jakby to jest taka rzecz, z której jestem jakby dumny i powiedziałbym, można się pochwalić przed babcią. Nie? Można się pochwalić przed babcią, też obejrzę. Babcia nie ma Netflixa, no ale trudno. No, ale przecież wszyscy mają konto jakiegoś wujka, babci. Nie, spokojnie, będę musiał to po prostu babci chyba sprezentować. Mhm. Jeżeli chodzi natomiast o samą fabułę, to ona jest dla mnie o tyle ciekawa, że ona pokazuje pewnego rodzaju taką... w telegraficznym skrócie, bo oczywiście gdyby to wszystko się zdarzyło tym ludziom w ciągu 10 miesięcy, to oni wylądowali prawdopodobnie w psychiatryku. Tak. Bo to oczywiście, to jest na zasadzie kwestia narracji, licencja poetyka, czyli kompresujemy to tylko tak, po to, żeby to miało jakiś tam sens logiczny, czyli jedno wydarzenie następuje po drugim wydarzeniu i tak dalej. I teraz wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe z tego punktu właśnie, jaka to jest taka pigułka polskiej rodziny, to właśnie nie takiej rodziny na zasadzie z orzełkiem i tak dalej, tylko może takiej właśnie rodziny, która w polskim filmie, w polskim serialu nie jest aż tak często pokazywana, czy takiej nowej rodziny, z tych takich większych miast właśnie, ci ludzie, którzy albo mają dużo pieniędzy, albo mają średnie pieniędzy, ale też mają, na przykład chodzą do kawiarni, chodzą do restauracji, to nie jest tak, że oni muszą się spotykać na obiad w domu i tak dalej. Jasne, jasne. No bo to nie jest ten, powiedziałbym teraz, ta rodzina trochę prezentowana przez kabaret Neonówka, nie? W sensie to nie jest ten jakby... Nie rozmawiamy tutaj o takiś po prostu hardkorze, nie? Tym bardziej politycznym, tylko jest to jakby ta chyba średnia klasa wyższa, coś tak jakby... Klasa średnia, klasa średnia, coś takiego. I no nie ma w Polsce klasy średniej, ale to jest inna kwestia. Albo jeżeli, nawet jeżeli była, to po prostu teraz inflacja jakby wybiła. Ale prawdą jest, że rzeczywiście, wiesz, i te problemy chyba są, te powiedziałbym, dosyć w miarę realne, czyli wszystko ma być na bogato, to, ale czy przypadkiem w tym bogactwie, w tym ślubie, który ma być po prostu nie wiadomo jaki, nie gubią się te emocje, nie gubią się po prostu jakieś relacje międzyludzkie. Tak. Wkurzający ojciec, który jest właścicielem firmy, który dosyć ostro ostrzy swojego syna na takiej zasadzie, czy ostrzy, albo właśnie jakby próbuje go stępić, jakby gdzieś tam jakby temperować i nie dać mu jakby takiej wolności. On z drugiej strony, mówię tutaj już o tej postaci granej przeze mnie, trochę może z wygody idzie w ślady ojca, czyli idzie na medycynę. Takie sytuacje, mam wrażenie, też są bardzo częste, że dzieci lekarzy albo aktorów, prawników trochę wchodzą w te jakby już... Producentów okien, dokładnie, puszek koncentratu pomidorowego Danton, no jakby prawda, czy salonu samochodowego Renault Pietrzak. Przecież pozdrawiam Kubę bardzo serdecznie. Wiesz, jest, wchodzą i jakby, niektóre mają w tym, jakby widzą, mają w tym jakby swój nowy pomysł na to i to się po prostu wywraca na drugą stronę, albo są po prostu znudzone tym, bo nie mają jakiegoś pomysłu na samego siebie, a ci rodzice chyba nie dają im przestrzeni na to, więc kurczę, to się wszystko wypierdziela totalnie, nie? No tak, no szczególnie dla mnie na przykład ten serial jest taki ciekawy, bo on łączy w sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, to jest komentarz polityczny, który nie jest, znaczy komentarz społeczny, który nie jest komentarzem politycznym. Czyli, że komentujesz faktycznie, jak wygląda społeczeństwo obecnie. Tak. W Warszawie mieszkają 2 miliony ludzi, tak. W Gdańsku tam chyba 400 albo 500 tysięcy, tak samo w Wrocław, Kraków, Katowice. Tak. Tak, są tego rodzaju miasta w Polsce. Dokładnie, to wymieniliśmy prawie wszystkie. I wiesz, i właśnie to są te problemy, które ci ludzie mówią. To nie jest tak, że ludzie w domu cały czas żyją na przykład tymi kwestiami, które my oglądamy w telewizji. Aha. To często są problemy telewizyjne, to często są problemy oddalone od nas. Ten serial natomiast, taki mam przynajmniej ja wrażenie, że on jakby wchodzi tam, gdzie ludzie są najczęściej. Czyli w tę taką tkankę codzienności, która mi się wydaje nie jest zagospodarowana w współczesnym kinie, współczesnych właśnie serialach, szczególnie w Polsce, bo zawsze my próbujemy dodać do tego jakiś taki komentarz na zasadzie tak, ale tak naprawdę ta strona jest problematyczna, bo ta strona jest problematyczna. Tutaj jest tylko nasze życie jest problematyczne, takie mam wrażenie. No wiesz co, bo jakby rzeczywiście problematyczna okazuje się w tym serialu na pewno ciąża.
ale ciąża jest problematyczna, dla kobiet w szczególności, no tak. A dla mężczyzn pewnie również, no bo stresują się, czy to jest ich dziecko, jeżeli oczywiście partnerka miała paru partnerów seksualnych, no tutaj jakby mamy taką, można by powiedzieć, sytuację, że cały serial, całe 8 odcinków zastanawiamy się, czyje to jest dziecko. I rzeczywiście tych problemów tutaj, wiesz, ja mam coś takiego, że ja uważam, że ten serial w dobrym tego słowa znaczeniu, on jest przyjemny i on jest lekki, w sensie ma dobry plot fabularny, dobrze się to ogląda, są zajebiste zdjęcia, jest zajebista muzyka moim zdaniem i to jest, jakby jest tam bardzo dobry montaż i gdzieś tam wszyscy odnaleźli się w swoich rolach, bo mam wrażenie, że też dogadaliśmy się z Piotrkiem Packiem, dogadaliśmy się z Elizą Rycembel, dogadaliśmy się z Gosią Mikołajczyk, jakby wszystkie te, jakby wiesz, gdzieś ci aktorzy mieli swój pomysł na te postaci i to bardzo dobrze zażarło, bo to jest jakby, wiesz, strasznie dużo zawsze takich zewnętrznych po prostu rzeczy, które albo zażrą, albo nie, a tutaj coś takiego zafunkcjonowało, więc mnie się też, wiesz, jakby tutaj nie uda, jakby nie, mam takie wrażenie, że nie ma co, w sensie jasne, to nie jest serial o społeczeństwie, w sensie, a z drugiej strony nie jest to... A może właśnie jest o społeczeństwie? Albo, jakim ono jest naprawdę. Albo właśnie, wiesz, można się w tym zobaczyć, no bo sytuacje organizowania wesela, ślubu, rodziców w tym wszystkim, wiesz, dla mnie, tak, mnie zawsze mnie to zastanawia, że w momencie, w którym jakby jesteś w jakiejś super relacji partnerskiej ze swoją dziewczyną czy ze swoim chłopakiem, poznajesz drugą stronę rodziny, tak. No i z założenia musisz jakby tę rodzinę polubić, nie? W sensie, no bo to są... Potencjalnie nie wchodzić w relacje seksualne z nimi. To przede wszystkim tak, jakby, żeby tak, i twoją matkę też, nie? Tak. Jak śpiewa Osa, zakochałem się w twojej matce. I rzeczywiście musisz poznać jakby tą drugą stronę, a najczęściej jeszcze w wielu przypadkach jest tak, że kurczę, ci rodzice umyślają sobie, że oni również muszą się polubić, ponieważ ich dzieci się kochają. No jakiś absurd, wiesz, czwórka, w sumie dwójka, dwa na dwa jakby ludzkich jakichś egzystencji, które w ogóle wcześniej się nie znały, nagle spotykają się na obiedzie, mogą być totalnie z dwóch różnych światów i oni mają znaleźć jakiś wspólny temat do rozmowy. No absurd, wiesz, i tak już jakby cieszmy się, że jakaś w ogóle dwójka ludzi dogaduje się na wielu jakby poziomach ze sobą i chce nawiązać ze sobą relacje, a nie dokładajmy do tego, że babcia z inną babcią ma się po prostu nagle lubić, albo trzeba ich usadzić w jednym stoliku na weselu, nie? No bo najczęściej to nie wychodzi, więc wydaje mi się, że tu jest super motyw tego serialu, że wiesz, no próby łączenia i takiego, wiesz, ulepiania jakiejś takiej kulki po prostu jak ze śniegu, że ci mają się polubić z tymi, albo jeżeli, tym bardziej, że jakby jest tam jakaś różnica społeczna, nie? W sensie po prostu jedni Kowalscy są tacy, a drudzy są tacy, no to tutaj zaczynają się jakieś problemy i niesnaski, no bo potem jakby tamci wyjeżdżają, no to ci opierdzielają tyłek tym, jedna ze stron to słyszy, w sumie nie masz ochoty tego słyszeć, ciężko bronić tą drugą stronę, wiesz o co chodzi, ja mam jakby tutaj mi się wydaje, że to jest interesujące, nie, no bo no tym bardziej przecież jeszcze są te wszystkie afery zawsze z teściową, nie, że no twoja mama to mnie nie lubi chyba, nie, no jakby no a skąd kurczę ona by cię miała lubić, no przecież dopiero cię poznała, nie, no w sensie jakby... No tak, bo to tak naprawdę w tamtych takich sytuacjach się nie poznajesz ludzi, nie, to nie jest tak, że nie wiem, wyskoczysz swoją teściową na browach, a pogadacie sobie o samochodach czy coś takiego. No to dokładnie, nie? Można do niej pojechać na weekend albo na święta, ale z drugiej strony zawsze się jadło co innego na święta, albo ten karp smakuje inaczej, no i zaczynają się problemy, nie? No jakby w sensie, ja mam coś takiego też w ogóle na życie, że jak wiesz, jestem w jakiejś relacji albo jakimś związku, no to nie mam ciśnienia, żeby poznawać w ogóle rodzinę drugiej strony i to nie dlatego, że jakby z założenia po prostu się czegoś obawiam, tylko też kurczę, niekoniecznie oni się muszą jakby odnaleźć w mojej energii, a ja się muszę odnaleźć w ich energii. I to jest jakby dorzucenie kolejnej jakiejś po prostu levelu jak w grze, że nagle musisz po prostu też tam się jakoś poznajdować, nie? No, no po co to? No jakby lepiej się całować po prostu dwójkowo w domu i tam, nie, no, a do rodziców dzwonić. Ale to, a tylko z drugiej strony też jakby, to jest takie naturalne dla nas, przynajmniej historycznie, że łączą się takie wielkie rody pokoleniowe. Ty na przykład dostajesz posag od ojca panny młodej i tak dalej. To jest tak zakorzenione. Gdybym miał dostać posag od
ojca Panny Młodej w postaci jakiejś kamienicy na Nowym Świecie, to rzeczywiście, kurczę, zastanowiłbym się na tym, ale no niestety jesteśmy tym pokoleniem, które tych jakby jakichś ogromnych posagów... No właśnie. I to jest taka bieda, bo oni mówią, że chcą być tradycjonalistami i tak dalej, a ja mówię, no gdzie jest mój posag? Ale gdzie jest? Czym do ludzi? Gdzie jest mój koń? Znaczy, konia to jakby chyba, że tego z Janowa za 400 tysięcy euro, to proszę bardzo, ale wiesz, no trochę z czym do ludzi, nie? W to, jakby w to nasze pokolenie, czyli ci milenialsi i później to pokolenie Z, jest niewiele osób, które rzeczywiście dostaje jakiś posag, no wiesz, tak jak w tym po prostu filmie House of Gucci, nie? Jak umiera stary Gucci'ego i ten mówi mu, że ma po prostu w Milanie dwa domy, jeden jakby z basenem, no to okej, to ja się tam mogę spotykać na Wigilię, nie? A tak to, no to kurczę, konstruujemy i mam wrażenie, że w tych dzisiejszych czasach próbujemy to, te swoje życia budować na nowo, nie? Albo wiesz, no jakby ja się z Katowic wyprowadzam do Warszawy, no moi rodzice większość czasu spędzili w Katowicach, więc też nie mam do nich pretensji, że tutaj wiesz, coś wynajmuję, czy wiesz, kupuję mieszkanie, czy tam się w ogóle wiesz, próbuję jakoś ustatkować. No więc i też nie mam od niej, jakby ja nie wymagam, więc też proszę, żeby nie wymagano ode mnie po prostu jakiegoś, wiesz, tradycyjnego myślenia. Czy mówisz, że tak masz wolnościowe podejście do życia? Ja mam bardzo wolnościowe podejście do życia, w sensie, wiesz, jakby, jakby pierwszy raz spędziłem święta poza domem, no to było bardzo interesujące doświadczenie, chociażby z tego względu, to były święta jakby wielkanocne, że rzeczywiście, wiesz, jak jedziesz do babci, no to jest ciśnienie całej rodziny, tak, żeby jeść żurek o godzinie 9, nie? No zastanawiam się, kurde, kto jest w stanie zjeść żurek o godzinie 9, nie? W sensie jakby święta wielkanocne, jasne, nie mówię o kacu, nie? Ale mają coś takiego, że jakby wstajesz o godzinie 8, nagle musisz zejść na to śniadanie, jesz dwa jajka, jesz żurek, jest godzina 10, ty już jesteś po prostu totalnie jakby napełniony, a o godzinie 12.30 już jesteś zapraszany na roladę śląską i jest obiad. Iść. Musisz iść, potem zjesz ciasto, o godzinie 16 już nie wiesz, kim jesteś. Bo wszyscy się spieszą. Wszyscy się spieszą, bo trzeba iść jeszcze na spacer najlepiej, a potem wjeżdża zimna płyta i wiesz, nóżki w galarecie, nie? Tak. I nagle okazuje się, że przez 3 dni jesz, nie? Ja nie mówię, że tak głównie jakby jesz. I głównie jesz. Ja nie mówię, że tak by tak wyglądały moje święta, nie? No bo uwielbiam spędzać po prostu czas z rodzicami. Pozdrawiam was serdecznie, nie bierzcie tego do serca. Ale nagle zostałem na święta kiedyś po prostu w Warszawie i obudziłem się normalnie o godzinie, wiesz, ze swoją dziewczyną o godzinie tam, kurczę, 10, nie? Zjedliśmy lekki jogurt z owocami, pojechaliśmy na przejażdżkę rowerową, wróciliśmy, o godzinie 13 na taki po prostu lunch wpierdzieliliśmy żurek, ten tradycyjny żurek po prostu z białą kiełbasą, bo... Ale wiesz, fancy. Ale właśnie nie fancy, nie? Na zakwasie po prostu taki prawdziwy babcinny żur, bo ja u nas na Śląsku... No to takie teraz są fancy, wiesz, teraz te takie rzeczy ze wsi, które kiedyś były normalne, to teraz są... No to ja... Nie, to ja, no jasne, to ja od tego nie odszedłem po prostu. Ja lubię tłusty ser, wiesz, taki wiejski, dobrego pomidora po prostu z działki malinowego, którego już... znaczy właśnie on nie musi być eko, najlepiej, żeby było od babci, no bo to jakby on jakoś, ten smak został mi w pamięci do teraz. Jajko szwagno nad morzem. Dokładnie, pełne w piachu. I tutaj zaczynasz po prostu jakąś po prostu jakby funkcjonowanie trochę w swoim rytmie, nie? No to o to chodzi. A w tym, i wracając do naszego serialu Gry Rodzinne, tam nie ma tego przestrzeni na własny timing, trochę mam wrażenie, tylko tam jest wszystko jakieś trochę wymuszone, takie dopchane, dociśnięte, że dobra, to zróbmy ten ślub, to bo jest dziecko, więc trzeba to dziecko, żeby jest ono... Dziecko, to musi być ślub. To musi być ślub. Kurczę, kto to jakby stwierdził, nie? No jakby jeszcze mi powiedz, że Kościół, nie? W sensie, no jakby... W sumie tak. No tak, czyli jakby jacyś smutni panowie w czarnych po prostu, kurwa, togach mówią ci, jak masz funkcjonować z kobietą, nie? No i potem są tragedie z Białego Stoku. No dyskutowali właśnie nawet w serialu o tym, że to, no. Nic nie wiemy o tym. Wątek Czarka Kosińskiego jako księdza i siostry Beatrycze, uważam, że jest super. Te ich parę scen, które bardzo dobrze też w sumie
obrazują bez jakiegoś wejścia takiego hardkorowego. Tak, no, super, takich... Jest tam bardzo dużo fajnych smaczków, zresztą super zagranych, takich delikatnych, bo Dominika Kluźniak razem z Czarkiem Kosińskim super to puszczają tam razem. Tak. Na takiej zasadzie jakby, proszę księdza, no ale to jakby nie możemy tym młodym za bardzo mówić, jak oni mają funkcjonować. I tak super, że próbują dyskutować o emocjach w kościele, więc jakby w ogóle decydują się na tą ceremonię, bo większość już osób chyba bierze tylko i wyłącznie w urzędach, a jeżeli coś łączy ich z kościołem, to apostazja. Nie? No więc właśnie, i też mi się wydaje, że tak jak mówisz, czy tradycjonalistyczne podejście do życia, czy też to nowoczesne podejście do życia, w tym serialu to wszystko jest tak przedstawione w zjadliwy sposób. Tam nie ma takiej oceny stricte. Tam nie ma na przykład, że ktoś zdradza, to jest złe. No, ktoś zdradza, no to też jest jakaś jego część życia, to też jest z jakiegoś powodu. To też wszystko jest nie na zasadzie usprawiedliwiania, ale to jest uzasadnione. Jasne, no wiesz, no to jakby wszyscy jesteśmy ludźmi i popełniamy błędy. To nie przecież, kurczę, niech pierwszy rzuci, wiesz, kamieniem, kto po prostu nie ma czegoś na sumieniu. Nie mówię, że jakby wszyscy się po prostu zdradzajmy, nie? Ale on nie, jakby wydaje mi się, że nie ocenia. To jest bardzo dobrze powiedziane i można sobie samemu do jakby znaleźć własnego bohatera. Tym bardziej, że te wątki, i to też jest ekstra, one z każdym odcinkiem jakby powiedziałbym dobudowują piętro, tak, jak w Minecrafcie, kolejnej możliwości i jakiejś perspektywy zobaczenia tej sytuacji. I to jest jakby super, nie? Że już ci mówisz sobie, co za kutasiarz, nie? A za chwilę dowiadujesz się, że to jest spowodowane całkowicie jakąś innym plotem historii i trochę zaczynasz usprawiedliwiać tego kutasiarza, a widzisz go gdzie indziej, okazuje się, że to jednak jest wariatka albo jakaś wiedźma i tak po prostu nieźle to się, mam wrażenie, napędza, nie? Więc jakby, a w dzisiejszych czasach, przy tej polaryzacji społeczeństwa, rzucanie jakiś test w serialu, że ci są źli, a ci są dobrzy, chyba nikt nie ma na to siły, po prostu tylko chce zobaczyć coś. Mają przesyt tego. Tak, no tym jakby przy poziomie, wiesz, wymiaru sprawiedliwości chyba każdy lubi sobie osądzić po prostu po swojemu. Tak, nie? Ja ostatnio zacząłem tak czytać te nagłówki z tego punktu widzenia, co oni tak naprawdę, jaki komunikat nam przesyłają i autentycznie, nawet jeżeli cały artykuł był dobry, czyli pojechałem na wakacje, ale zawsze musi być ten taki dzyng, że coś było beznadziejne, coś było do dupy. Oczywiście. I musimy to zmienić. No tak, no, no to nie ma co, wiesz, jakby. Więc może teraz na koniec, bo już nas czas goni, porozmawiajmy o twojej postaci. Twoja postać jest ciekawa z tego punktu widzenia, że jest właśnie bananowym dzieckiem, które po prostu jest w jakiś sposób, ma takie typowo roszczeniowe podejście do swoich rodziców, że ej, bądźcie razem, albo będę do was przeklinał, albo tam po prostu będę niszczył siebie tylko po to, żeby wam coś udowodnić, ale jednocześnie ma też taką swoją stronę wrażliwca, nie? Z tego gościa, który mimo wszystko, że jest taki ekstrawertyczny, że jest taki do góry, do przodu, do wszystkich, że zagarnia tę całą atmosferę, w którą wchodzi, to jest jednak mimo wszystko tak głęboko w sobie tym małym chłopcem, który jeszcze nie mógł do końca dorosnąć. Wiesz co, to jest jakby akurat z Łukaszem Mostarskim bardzo fajnie się na tym Janie Jaworowiczu pracowało, bo tak jak mówisz, to jest ciekawe, bo wiesz, jest tam ta klinika estetyki, chirurgii plastycznej, prowadzonej przez jego ojca, tutaj w tej roli Paweł Delong, który się po prostu wciela w mojego ojca. I z jednej strony on jest pod kloszem, jakby właśnie super dom, dużo pieniędzy, cały jakby, tak jak mówisz, bananowa młodzież, ale z drugiej strony ten wewnętrzny i cichy rozpad rodziny, który jest jakby w środku, czyli to taka w sumie, wiesz, ryba psuje się od głowy, czyli masz, cały czas widzisz w tych pięknych wnętrzach super jakiegoś domu dwójkę kłócących się rodziców, no to zaczynasz zastanawiać się, czy nie lepiej żyć na 50 metrach kwadratowych z rodzicami, którzy mają inny status społeczny, ale jednak w tym domu jest jakby spokój i jest jakaś miłość, bo mam wrażenie, że to jest trochę tak jak, wiesz, w Nocturnal Animals Toma Forda, że ci ludzie są trochę wyzuci w stosunku do siebie z emocji, w sensie jakby nie czują do siebie nic, ale jest im wygodnie, więc to są po prostu takie prowizoria trwające w końcu wiecznie. I dla gościa, który chyba wychowuje się w ogóle w takim
w takim systemie, no to musi być kompletnie destrukcyjne. Tak. Dlatego idziesz nagle w alkohol, idziesz w narkotyki, spotykasz jakby, jesteś, sam masz problemy z emocjonalnością w stosunku jakby do znajdowania swoich dziewczyn, jakby wiesz, znajdujesz jakieś po prostu miłości na jedną noc, albo nie potrafisz się w ogóle skomunikować ze swoimi znajomymi. Więc rzeczywiście tutaj to było bardzo, interesujące i taka, wiesz, wielowymiarowa ta postać, bo jestem wielkim fanem i tutaj chyba nic nie będę zdradził, ale naprawdę jestem super dumny ze sceny do muzyki Rammstein duszenia Pawła DeLonga. W sensie jakby nie mówię tutaj jakby osobiście o Pawle, tylko o tej sekwencji jakby takiego szczytu po prostu apogeum frustracji. Więc ten Janek jest bardzo, on jest bardzo złożony, bo mam wrażenie, że ten gość jest wrażliwy, wpadł w jakąś taką czarną dziurę tego, że w sumie poszedł na medycynę, bo wydawało mu się, że tak będzie łatwiej, może jakby po prostu tak trochę machnął ręką na swoje życie. Tak. I mam wrażenie, że obudził się po czasie już, jakby po tych studiach, nie? Tak. I teraz i są ludzie, i bardzo takie osoby szanuję, które w pewnym momencie stwierdzają, mam to w dupie, nie? W sensie trzeba zburzyć te klocki Lego, trzeba zacząć budować to wszystko od początku, bo ta rzeczywistość, w której funkcjonuje, jest niewygodna. Ale chyba Janek nie ma na tyle w sobie jakby siły, żeby to zostawić, pojebać to po prostu. Nie mówię, żeby wyjechać w Bieszczady czy do Indii, tylko żeby po prostu zacząć robić to, co lubi. I tutaj niestety temu pokoleniu albo jakby poszczególnym jednostkom z tego pokolenia brakuje odwagi, czy też siły, żeby wyjść z tego systemu, który totalnie ich jakby wciąga i najprawdopodobniej przemieli. Czyli ten gość po prostu będzie nieszczęśliwy, nawet jeżeli tam znajdzie sobie jakąś po prostu żonę i wybuduje się w nowym budownictwie, no to będzie pusty, bez emocji dom, nie? Czy tam mieszkania jakieś po prostu. Taka wydmuszka. Taka, no, totalna wydmuszka jakby z drugimi rozentalowskimi talerzami, nie? A jakbyś miał coś powiedzieć dobrego o systemie? Z teraźniejszym? Bo wiesz, fuck the system, ale system. Ja nie jestem fuck the system, stary, no. W sensie jasne, że można się nie dostosowywać, ale też, wiesz, no, nie będę z siebie tutaj robił żadnego hipisa, no. Jakby przyszło nam żyć w bardzo fajnych, wiesz, czasach, po prostu Schengen, bezpaszportowej możliwości podróży. Trochę wychodzimy z tego COVID-u, więc jakby wiesz, możliwość podróżowania wraca. Miasto, w którym funkcjonuje, się totalnie rozwija i przykładem na to jest przecież, wiesz, ta fabryka Norblin, którą jakby ostatnio przejechałem gdzieś jakby na rowerze i nagle okazuje się, że Anywhere ma tutaj jakby swoją siedzibę i siedzimy w jakiejś zajebistej, przeszklonej przestrzeni, super knajpami i na biobazarze napiłem się, kurczę, kawy z Nitro, czy jakimś po prostu. Tak biegał teraz. Więc jakby chyba zostanie mi energii na jutro, to za 15-taka. Wiesz, widzę, jak to wszystko rośnie. Jasne, jakby stan wód na Wiśle jest trochę niższy i o to musimy zadbać. I może się trochę jakby tutaj otrząsnąć. Ale jeżeli chodzi o system, no to jakby, wiesz, nie wchodząc w politykę, no to nie jest źle, nie? W sensie jakby trochę. Czyli to, co zbudowaliśmy cywilizacyjne, jest dobre. Czasami ci ludzie, którzy tym zarządzają, nie są najlepsi. Może tak, może to coś takiego, tak, nie? I to dobrze, że to nie są ani Flintstonowie, ani jeszcze Jetsonowie, nie? Chociaż teraz wkręciłem się polecam wszystkim bardzo serdecznie, oglądam Alfa. Alfa? Tak. Mi też wyskoczył ostatnio Alfa, nie wiem dlaczego. No bo to jest świetne. I wraca, jakby jakoś, wiesz, to i to też jest powrót do czasów dzieciństwa, nie? Bo ja pamiętam, że to jakby to oglądałem, więc jakby cały czas tak mi się to po prostu przewija. Ale Alf jest chyba antysystemowy, nie? Jednak to jest Alf jest antysystemowy, tak. Jednak to jest kosmita i tam okazuje się, że było bardzo dużo interesujących wątków. Jak na przykład jedzenie kotów. No tak, to jest niepoprawne politycznie, ale nigdy tego nie próbowaliśmy. Może to jest zajebiste. Może okazać się, że to jest zajebiste mięso. Nie? Tak jak Chińczycy uwielbiają psy, a Polacy wtedy uwielbialiby koty. A jest jeden, wiesz, kot do zjedzenia, nie? Dokładnie tak. Dlatego pamiętajcie, gry rodzinne. Już 30 sierpnia możemy pisać o tym. Tak, 30 czy 31? 30 sierpnia możemy o tym mówić, więc pewnie 31. Wchodzi na platformę. Ja zapraszam bardzo serdecznie, bo z czystym sumieniem po prostu mogę jakby zaprosić na serial ze swoim udziałem.
Dokładnie tak, jest bardzo, jakby, moja recenzja też pewnie się pojawi kiedyś u nas na portalu, ale serial jest bardzo dobry. W sensie, to nie jest kupa, tak jak mówiłem wcześniej, naprawdę nie. Dobry. Jakby, nie kłamałbym wam, szczerze. Czyli to jest tak zwany good shit. Good shit, jak to mówią Amerykanie. Dokładnie. Taki ice cube, nie? Ice cube ma taką minę, który jakby miał cały czas gumę pod nosem. No dokładnie. W każdym razie zapraszamy i zapraszamy na nasz wywiad, zapraszamy na zdjęcia. Już niedługo będziesz miał robione. I cóż, no, życzę powodzenia. Pamiętajcie, żeby nie jeść kotów. Dokładnie. Jeszcze. Jeszcze nie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam bardzo serdecznie.